Ok, godzina 18 na naszych zegarach, także pomalutku będziemy zaczynać nasze spotkanie. Mój trading w praktyce, czyli dokładne omówienie naszych transakcji, dokładnie moich transakcji, zyskowne, stratne i mamy też pewnego rodzaju taką ciekawostkę, taki motyw, który się dosyć często ostatnio pojawia na eurodolarze, także dokładnie sobie to wszystko za chwilkę omówimy. Dajcie mi proszę znać, czy jest ok, czy mnie słychać, czy widać, napiszcie mi na czacie, skąd nadajecie, skąd jesteście. Ja tutaj tradycyjnie z mojego trading roomu Częstochowy, powiem wam, dzisiaj bardzo brzydka pogoda, pada strasznie praktycznie cały dzień, także pewnie będę siedział tutaj do wieczora, bo cóż innego robić w taką pogodę, nie? A dobrze, napiszcie, czy dobrze mnie słychać, ok, widzę, że tutaj Warszawa jest z nami, Białystok, Wrocław, Bydgoszcz, u was też leje. Sosnowiec, Ryki, okej, okay. No dobrze, słuchajcie, to co, tradycyjnie dajemy minutkę na spóźniarskim, no i potem już lecimy z tematem, myślę, że tak do godzinki czasu tradycyjnie spokojnie się wyrobimy. No tych przykładów dzisiaj jest dosyć dużo, dokładnie sobie musimy omówić, jeden taki może inny motyw, znaczy mam nadzieję, że troszeczkę was czymś tam zaskoczę, też będzie może taki podchwytliwy. Na eurodolarze pokażę wam moją stratną pozycję, na złocie, która miała miejsce wczoraj, no dosyć wydawało się mocny układ, no nie zadziałał, cóż, zdarza się, także też wam to pokażę. No i pokażę taki motyw przewodni ostatniego tygodnia. Okej, okay. Tutaj Marcin pisze, że nie widzisz czatu. Tak, akurat w tym oprogramowaniu, bo zauważ, że jest inne niż to, na którym ja prowadzę swoje spotkania wtorkowe, polega różnica przede wszystkim na tym, że nie widać czatu, nie widać może nie czatu, tylko pytań użytkowników, uczestników spotkania. Nie wiem, czy to jest lepiej czy gorzej, to możecie wy ocenić, bo ja po drugiej stronie, no jesteście po drugiej stronie, ja tutaj widzę to troszeczkę inaczej, widzę dokładnie wszystkie wasze pytania, jak i wszystkich uczestników. No myślę, że wtedy się nie rozpraszamy i nie musimy jakby czytać, chyba że lubicie czytać to, co piszą inni. My tutaj żadnych hejterów nie mamy, także raczej są to komentarze naprawdę merytoryczne, fajne pytania, coraz częściej takie pytania techniczne zadajecie, więc faktycznie, no może to się przydawać, nie? A czy webinar jest nagrywany? Tak, oczywiście jest nagrywany. Jacku zawsze jest nagrywany, jest nawet dedykowana playlista na naszym kanale na YouTubie Mój Trading w Praktyce i dokładnie można sobie wszystkie nagrania, przypominam, to już jest szóste nagranie z całego cyklu Mój Trading w Praktyce. Jeszcze zostały nam dwa spotkania, no i w czerwcu myślę, że będziemy to kontynuować, ale to też również zależy od was, czy te spotkania, gdzie omawiam bardzo praktycznie moje transakcje, pokazuję, czy zyskałem, czy straciłem, czy chcecie, żebym to kontynuował, także to pewnie jeszcze o tym porozmawiamy za tydzień, może za dwa. I zostały jeszcze oprócz tego dwa spotkania do końca maja na pewno. Pytanie, czy robimy sobie jakąś przerwę na wakacje? Ja bym nie chciał robić przerwy, bo jak jest za duża przerwa od rynku, od webinarów, od tradingu, to też niedobrze. Przerwę oczywiście na jakąś na wakacje, no na pewno, bo ja też wyjeżdżam pod koniec czerwca na dwa tygodnie w końcu na zasłużony urlop. Ale pewnie gdzieś tam wezmę laptopa, więc będę do was zaglądał, ale lipiec generalnie już potem i sierpień jestem, także na pewno nie będzie tak, że nie będę robił żadnych spotkań webinarowych, one będą, czy tak często, zobaczymy, to też w sumie zależy od was, nie? Ja mogę, ja bardzo lubię tutaj z nami rozmawiać, także spokojnie możemy się zawsze nawet w tych samych godzinach, czy ten sam projekt kontynuować, nie? W tym schemacie. A dobrze, dobrze, dobrze. A co tutaj mamy? Motyw amerykański miał być pokazany. Tak, no czytasz mi w myślach, bo dzisiaj właśnie będzie motyw amerykański. I tak się zastanawiam, skąd tu wiesz, chyba zgadujesz, bo jeszcze tego slajdu nie wrzuciłem, a ty już mi podpowiedziałeś. Dokładnie, będzie dzisiaj motyw amerykański. Zgodnie z tym, co obiecałem wam wcześniej, motyw europejski już był pokazywany kilkukrotnie, także dzisiaj pora na coś innego. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Witam oficjalnie już na kolejnym spotkaniu z cyklu Mój Trading w Praktyce. W każdą środę o godzinie 18 ruszamy z tymi spotkaniami. Dzisiaj mamy szóste spotkanie i dosyć dużo takich ciekawych, praktycznych setupów. Co jest ważne w tych spotkaniach? Ja bym bardzo chciał, nie wiem, czemu tutaj mam dolny pasek. Okej, już go nie ma.
Bardzo bym chciał, żebyście zadawali pytania, żebyście dyskutowali razem ze mną. Zresztą zawsze to robicie, ale mimo wszystko i tak ten slajd pokażę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zostawiać pytań na koniec, a tych pytań podczas tego typu akurat spotkania może się pojawić dużo, z racji tego, że są to bardzo praktyczne spotkania, gdzie tutaj praktycznie nie teoretyzuję, tylko od razu pokazuję moje transakcje, pokazuję moment wejścia, wyjścia, prowadzenia, pozycje i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich kwestii, no dosyć ważnych, nie, z punktu widzenia tradera. Także jeżeli macie jakieś pytania, na bieżąco na czacie zadajecie. Ok, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że rozgrywałem na samym początku tego tygodnia DAX-a. To było zagranie no, w skali od 1 do 10, ja bym powiedział, że nawet taka siódemka, może i ósemka. I w sumie pytanie do Was. Co tutaj było największym problemem, żeby rozegrać ten układ? Bo układ jest harmoniczny, widzimy na interwale M5. No, może pewnym problemem było to, żeby wejść w ogóle na M5 lub M15, bo na M30, na H1 w ogóle tego układu byście nie zobaczyli. W momencie, jak się otwiera sesja, zazwyczaj jestem na niskich interwałach czasowych, a więc akurat to sobie pomierzyłem. No i zobaczyłem fajny układ. Fajnie on wygląda, jest pięknie zaznaczony, tak? Myślę, że każdy widzi ten układ. Pytanie, co było tutaj takiego najtrudniejszego, gdzie moglibyśmy się, wiecie, bić z myślami, że czy wejść w pozycję, czy nie wejść, czy rynek odjechał, czy dobrze jest. Jak sądzicie, co było paradoksalnie, bo tak jak od strony typowo technicznej. Najtrudniejsze podjęcie decyzji o godzinie 8, Krzysztof, dokładnie w punkt trafiłeś, o godzinie 8 lub po prostu na rozpoczęciu w ogóle sesji, tak? Bo jeżeli mi się otwiera rynek tak dużą luką, widzę, że on się otwiera w miejscu nieprzypadkowym, bo oczywiście jeszcze tutaj dopuszczamy 8,86 i rynek od razu, zobaczcie, od razu zaczyna odjeżdżać w dół, to tak naprawdę bardzo nie mamy w ogóle czasu na podjęcie decyzji, musimy ją podjąć od razu, nie możemy sobie za bardzo przemyśleć, obejrzeć wykresu z dwóch stron, tak, na niskich interwałach, zobaczyć tiki i tak dalej, nie, bo rynek ci odjedzie i za chwilę już wypełni połowę układu. Także to jest zagranie właśnie z punktu widzenia godziny czy pory dnia bardzo, może nie bardzo, ale trudne, tak? Bo tutaj ta decyzja ma być podjęta automatycznie. Dobrze. Tutaj jest układ współczesny, oczywiście zakończony na 7,86. Widzimy, że otwarcie było na początku. Rynek zaczyna odjeżdżać. No i teraz słuchajcie, ważna kwestia. Jeżeli ja widzę ten układ, to pierwsze co, jakie sobie zadaję pytanie? Powiedzmy, że jesteśmy, nie wiem, w tym miejscu, bo ja gdzieś tutaj zajmowałem pozycję, tutaj. Pierwsze pytanie, jakie sobie zadam i na jakie muszę od razu znać odpowiedź, bo to jest na zasadzie zastanawiam się, ale znamy rozwiązanie. To jest jakie? Jak powinno brzmieć takie pytanie, jeżeli byście mieli taką sytuację? W tym momencie, jeżeli tutaj się zastanawiasz, no, czy rynek już odjechał za bardzo, czy jeszcze wskakiwać w pozycję, od czego to zależy? Przede wszystkim to jest proste pytanie, ile na tym mogę zarobić? Ile na tym mogę zarobić? Często dostaję od Was też takie pytania. Piszecie, Łukasz, kiedy układ harmoniczny się wypełnił, albo kiedy możemy mówić o tym, że układ harmoniczny Gartleya, Leonarda wypełnił się. No przede wszystkim, i tutaj myślę, że to jest jasne, ale warto pewnie powtórzyć takie rzeczy, jeżeli tutaj mamy, zobaczcie, punkt X, punkt A, punkt B, punkt C i punkt D, no to wszyscy wiemy te oznaczenia. Do czegoś mi te punkty służą. To nie jest tak, że one sobie są i tylko służą do zaznaczenia, do jednego mierzenia FIBO. No absolutnie nie. Mierzenie, wiadomo, od tego wychodzimy, ale pytanie, co dalej, tak? Jaki ruch może się wypełnić? Ile mogę na tym zarobić? Gdzie będę pozycję targetował i tak dalej. No te punkty, szczególnie A i C, bardzo często przychodzą nam z pomocą. One są niedoceniane, ale naprawdę dla mnie są bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że na podstawie położenia tych punktów ja wyznaczam target, take profit. Jeżeli ja widzę, i tutaj też taka ciekawostka, bardzo praktyczna wskazówka, jeżeli ja widzę punkt A i punkt C, gdzie są w miarę blisko siebie, bo tutaj był jedynie cień, tutaj były zamknięcia, to jak sądzicie, gdzie ja ustawię take profit? Na wysokości punktu A czy punktu C? Jeżeli mówię, jest wariant i one są w miarę blisko siebie. Punkt C. Pamiętajcie, to jest najczęstsza pułapka, na której ja się kiedyś, dobrych kilka lat temu łapałem, że mówię, musi dojść do punktu A. Guzik, prawda? Rynek dojeżdża do punktu C, nie dochodzi do punktu A i zawraca.
Tak, a my się bijemy o tych przysłowiowych kilka pipsów. Mamy powiedzmy już kilkadziesiąt na solidnym plusie, rynek nas cofa powiedzmy całość albo dwie trzecie. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Mam też taką zasadę, że jeżeli widzę punkt C, nawet jest troszeczkę wyżej, tak, nie będę się targował o te kilka pipsów, widzę położenie punktu C, ustawiam TP, koniec, kropka. Tak, biorę co daje rynek, tutaj Jerzy bardzo fajnie mi podpowiadasz, dokładnie. Zresztą zobacz, gdzie było wyjście, tak. Tutaj widziałem, że były zamknięcia. Nawet słuchajcie, ten take profit mógł być ustawiony tu dokładnie, gdzie był punkt C. Przypominam, tutaj był cały ten układ. Mamy X, A, B, B, C i D. No i teraz kolejna rzecz. Ja się zdecydowałem wejść w pozycję tutaj, mając jakby na uwadze to, że wcale nie musi być ponownego testu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rynek się otwiera, to jest to, co Krzysztof napisał, mamy godzinę 8:00. I od razu jest zamykanie, zobaczcie, tej luki, bo jakby nie było, tutaj mamy lukę, prawda? Mam nadzieję, że ją wszyscy widzimy. To ja mam świadomość tego, że jeżeli to ten proces domykania luki się rozpoczął, to wcale rynek nie będzie na tyle powolny, że da mi ponowny test i dopiero zamknie lukę. Nie. Pamiętajcie, nawet kiedyś statystyki pokazywałem, to jest przeze mnie przebadane, ale przez innych traderów również, takie opracowania znajdziecie, że lukę powinno się na DAX-ie taką dzienną, znaczy w ciągu sesji, domknąć statystycznie do 2 godzin, do 2 godzin zegarowych. Więc ja jakby mam świadomość, zawsze z tyłu głowy to mam, że rynek nie będzie czekał całego dnia, żeby domknąć lukę, tylko jeżeli się otwiera o godzinie 8, to pewnie o godzinie 10, maks 11, naprawdę sobie zapamiętajcie to, przebadajcie, ta luka będzie domknięta. Jeżeli ona ma być domknięta, to rynek ją szybciutko domyka, tak? Znaczy szybciutko, no te 2 godziny, nie? Bez retestu. Także ja się zdecydowałem wejść w pozycję tutaj ze stop lossem. No i teraz kolejna bardzo techniczna i ważna rzecz, czyli gdzie ustawię stopa. I też pytanie do siebie, czy taki stop loss, zobacz, tutaj on był ustawiony, tu gdzie pokazuję na niebiesko teraz, czy ten stop nie będzie za duży? No znak zapytania, każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie. Ja mam zawsze taką prostą odpowiedź, sprawdzam ile mi wyniesie, ile mnie wyniesie stosunek zysku do ryzyka. Jeżeli on będzie powyżej 2:1, to w tradingu na niskich TF-ach, dla mnie niski obecnie to jest zamknięciem 15, bardziej bym powiedział M15, jeżeli to będzie 2 lub 2,5:1, to ja układ biorę. To nie jest żadna nowość, bo ja o tym mówię, powtarzam, to są moje zasady, ja się tego trzymam. Tutaj widzimy, że na oko było z 2,5 lekko, 2,5:1, więc zdecydowałem się, że ten stop loss wystarczy. Okej, to było pierwsze wejście. Czy do tego momentu jest jasne, tak? W jaki sposób, jakby chciałbym, żebyście tą logikę zrozumieli, dlaczego wejście, jak to oceniłem i tak dalej, i tak dalej. Maciej fajne pytanie zadał, jeżeli wszyscy wiedzą, no nie wszyscy Maciej, nie, bo zagranie na domknięcie luki w kontekście geometrii czy układu harmonicznego, uwierz, wcale nie jest takie proste. Wiesz, co zobaczy większość? Większość zobaczy zwykłą lukę, a my geometrycy zobaczymy tutaj układ harmoniczny. No i to jest ta podstawowa różnica. Po drugie, jeżeli luka ma być domknięta, rzadko kiedy są retesty. Tak, tutaj przypominam, był poziom FIBO stał, bardzo mocne zakończenie układu harmonicznego. Cezary pisze, że mówiłem, że układ może skończyć się, może nie tyle skończyć, Cezary, co zareagować. Cena może na wysokości punktu B i bardzo często reaguje, oczywiście. Tak, ale to tutaj właśnie musimy sobie zadać pytanie, bo jeżeli zobacz, ja bym wszedł w pozycję tutaj z targetem na punkcie B, to ja się w ogóle nie będę biło coś takiego, prawda? Tutaj już musimy podjąć decyzję. Jeżeli ja widzę, bo zobacz, mam świadomość tej luki, ta luka jest odtąd, właśnie powinienem powiedzieć odtąd, dotąd, nie? Jeżeli widzę, że ona jest domykana i jest po drodze ten ZZB, no to co jest ważniejsze, luka czy ZZB? No luka. Jeżeli ma być domknięta, naprawdę te luki w ciągu tych 2-3 godzin są bardzo, bardzo często domykane. Że to było dla mnie taką główną przesłanką. Ja wchodzę z palca, bo tutaj pytacie, czy jest limit. No nie, tutaj akurat się na tyle szybko wszystko działo, bo to interwałem 5:15, że ja dosłownie wszedłem do biura, a byłem tego dnia po godzinie 8, już nie widziałem tak naprawdę początku tego dużego otwarcia, dopiero tam wchodziłem po 8. No to też był może mój troszkę błąd, tak, że nie byłem punktualnie, nie przygotowałem się, tylko troszkę to było takie ad hoc, nie? No. Każdy jakieś błędy popełnia. Ja tutaj jednak zdecydowałem się, że tą lukę będę domykał. Kolejna rzecz. Zobacz, to jest już podsumowanie, ten układ harmoniczny. T
tak wygląda, no prawda, po czasie wygląda wszystko takie książkowe, nie? Ale rozegranie wcale takie łatwe nie było. Kolejna pozycja. Zobaczcie, tu był pierwszy trade, krótki. Tutaj była druga pozycja, krótka, drugi short. Drugi short. Ciekawy jestem, czy to zobaczycie. Na co było zagranie w tym momencie? Tutaj jest taka czerwona strzałeczka, to oznacza, że była druga krótka pozycja. Dosłownie ile? Godzinę później, dam troszkę z hakiem. To był bardzo fajny dzień, bo jak jesteście z nami na Fix Parkiecie, to wiecie, że ja tego dnia i następnego również szorciłem cały czas DAX-a, znaczy cały tydzień szorcę DAX-a na każdym podbiciu do 13 tysięcy, jakby ładuję krótkie, no bo uważam, że 13 tysięcy się po prostu utrzyma. To jest na tyle ważny poziom oporu, który powinien nam tutaj ładnie pracować, ale to za chwilę o tym. A na co było wejście? Jak sądzicie? Bo to jest ciężkie, jeżeli chodzi o sam moment zaznaczenia. Ktoś, kto ma sprawne oko, myślę, że już powinien wychwycić, nie? Układ de facto jest układem, który znacie, aczkolwiek do wyznaczenia wcale nie taki łatwy. Może trochę enigmatycznie to brzmi, ale to wiecie, akurat tak ma brzmieć w tym konkretnym przykładzie. Za chwilkę wam powiem. Czy to był ITE z punktu B? Ciepło, ciepło, Zbigniewie. Tak, ja może nie tyle bym to nazwał, że to jest retest, tylko w tym miejscu, zobaczcie, był lokalny opór. Oczywiście, że tak. Tutaj był lokalny opór, może to zaznaczę, tak żeby każdy dokładnie, wiecie, wiedział, co ja mam takiego na myśli. Tutaj cena wcześniej reagowała. To był ten nasz punkt B układu harmonicznego, oczywiście, i to miejsce w przyszłości będzie ważne. Czyli jakby nie było, to jest lokalny opór, może nie jakiś bardzo mocny, ale lokalny opór wynikający z położenia punktu B. No oczywiście, że tak. Test 61,8 wcześniejszego mierzenia też jako dodatek tutaj plusika postawię, spoko. Natomiast najważniejszego nie powiedzieliście. Najważniejsze było coś innego. Co takiego? Tomek, piszesz 1 do 1. Tomku, pewnie masz na myśli to mierzenie, możecie mi napisać. Tutaj widzę, część osób pisała. Czy macie na myśli to mierzenie 1 do 1? Czy robiłem analizę M15 równolegle M5, M15? Z tego względu, że no w tym tygodniu dosyć mocno poskalpowałem, może nie skalpowałem, ale typowy taki day trading uprawiałem na DAX-ie, a raczej bym tego nie robił na H1, H4, a więc M15, M5 te pomiary tutaj dokładnie tak wykres wygląda. OK, widzicie, dajcie znać, czy zaznaczenie, tak szczerze mi napiszcie, czy zaznaczenie takiego układu 1 do 1 byłoby dla was łatwe czy trudne? Napiszcie mi w skrócie, łatwe czy trudne, żebyście samodzielnie w ogóle to wyznaczyli. Trudne, nie? No, dokładnie. Tutaj chyba największym problemem była nie fala AB, bo to byłaby fala AB, prawda? No myślę, że ona jest czytelna, tak? Jakiś tam poszedł ruch do góry, punkt B nie wybija punktu X, więc jest OK. Tu powiedzmy, że byłby punkt C i, no bo tutaj był punkt C i punkt D. Chyba najtrudniejsza byłaby fala CD, prawda? Ona jest taka stroma, zobaczcie, na dwóch świecach, na trzech, z takim dolnym cieniem, żeby w ogóle sobie tak wyobrazić, że to by była korekta pędząca, no bo jakby nie było, to jest korekta pędząca, tak? I teraz zobaczcie, troszkę mi się tutaj przyfarciło, nie mogę powiedzieć, że nie. Ja mam taką tendencję, myślę, że część z was również, dużo traderów to ma, wbrew pozorom to wcale nie jest nic takiego strasznego, nic złego, że ja wyprzedzam wejścia, bardzo często wyprzedzam, czyli jeżeli widzę, że jest tutaj geometria 1 do 1 w tym miejscu, a ja widzę, że jest bardzo duża dynamika, to bardzo, no może nie bardzo, znowu nie przesadzajmy, ale często wyprzedzam rynek. Wyprzedzam o te kilka punktów zazwyczaj, tak, że wejście miałem nie na poziomie 13 020, a na poziomie 13 014 czy 15, no i wyprzedziłem o te 4 czy 5 punktów rynek, tak. Ja mam taką przypadłość, i wtedy muszę sobie zdawać sprawę z tego, że stopa daje powyżej tej geometrii. No to było zagranie typowo takie na kontrę, czyli typowe na odbicie od geometrii. No tutaj ta zapora stała na FS100, bardzo ładnie rynek zadziałał, tak? Dochodzimy do położenia tego miejsca. I tutaj została zaksięgowana ta mniejsza pozycja, no bo tutaj ekspozycja na ryzyko, sama ekspozycja na ryzyko w tej pozycji była, czy w tej transakcji była też większa, nie? Także no to były takie pozycje typowo skalpingowe. Przypomniałem się stare dobre czasy, gdzie właśnie tego typu styl uprawiałem, czyli dużo pozycji, dużo, no to nawet kilkanaście w ciągu dnia. Były takie dniówki również.
Gdzie ustawiam stopa? Stopa, pamiętajcie, ustawiamy zawsze powyżej geometrii, czy powyżej układu harmonicznego. Jeżeli masz punkt D, harmonika, no to powyżej punktu D. No tutaj mam mierzenie FS100, stop musi być powyżej FS100. No wiecie, no nie ma innej rady, bo jednak może uderzyć w to FS100, no i co się dzieje? Wtedy jakoś dziwnie wylatujecie, głupio, tak, na stracie. No i to nie o to chodzi, a jednak potem idzie w waszym kierunku. A, dobra, dajcie znać, czy ten motyw, to drugie wejście, czy jest jasne. Bo już sobie przechodzimy do sesji amerykańskiej, do motywu amerykańskiego. Widzę tutaj niektórzy się nie mogą doczekać, ale tak jak obiecałem, tak dotrzymuję obietnicy i będę to teraz omawiał. Są jakieś pytania do tych transakcji na DAX-ie? Jeżeli nie, no to przechodzimy dalej. Jeżeli macie pytania, to śmiało, bo nie będę wracał do tego przykładu, tylko lecimy dalej. Możemy jechać dalej, tak? Benio jest za wysoko oznaczony. Dariusz pyta? Nie, nie jest za wysoko oznaczony. Dlaczego? Mogą być takie. Czy do wypełnienia 1 do 1 fala CD może być trochę krótsza? Zazwyczaj, jeżeli pytanie teraz, co masz na myśli pisząc trochę, no bo jeżeli weźmiemy 20 pipsów czy 20 punktów na DAX-ie, nie. Ale jeżeli weźmiemy tolerancję, a ja z góry mówię, że tą tolerancję po prostu przyjmuję, ta tolerancja ma zazwyczaj kilka punktów i tutaj czy pipsu i proszę nie pytajcie mnie, czy to ma być 3, czy 4,5, czy 5, czy 5,5. Niekiedy to jest 3, niekiedy 5. Nie ma, naprawdę nie ma reguły. Pamiętajcie, rynek to nie apteka, nie można coś na sztywno wyznaczyć, tylko trzeba taki bufor bezpieczeństwa, czy takie odchylenie wziąć pod uwagę. Ja takie odchylenie przyjmuję. Także nie ma tutaj akurat znaczenia, że ona była tam delikatnie krótsza o kilka, nie wiem, 3 punkty może, nie? S&P 500 jest BAT obecnie. Jak starczy nam czasu, Józek, pewnie możemy zerknąć. Ja w sumie do tego BATA się chyba przygotowywałem, ale to musiałbym sobie przypomnieć, bo nie chcę tak z głowy mówić. Czy można to nazwać układem harmonicznym? Ten pierwszy układ, tak. Ten układ zaznaczony kolorem fioletowym, no oczywiście, przecież ja go rozgrywałem. Natomiast to, co rozgrywałem w drugiej transakcji, nie. To była korekta pędząca. Ja może tutaj jeszcze raz to naszkicuję, bo widzę, nie wszyscy załapali, co rozgrywałem w tym momencie, tutaj. Tu była, przypominam, druga pozycja, drugi short, tak? I drugiego shorta rozgrywałem na podstawie korekty pędzącej 1 do 1. To była fala AB, BC i CD. Taki ciężki może układ, bardzo taki ciasny by się wydawało, ale precyzyjny, nieprzypadkowy, nie? Tak, także DAX-a powiem wam, no DAX mi zrobił wynik, nie będę tego ukrywał, bo to nie ma co ukrywać, zrobił mi wynik na ten tydzień, myślę, że już do końca, bo w piątek wyjazd, konferencja w Warszawie, także nie będę tradeował, no jutro jeszcze nam został dzień, tam lekki minus zaliczyłem na złocie, też wam to pokażę, no a DAX powiem wam, bardzo, bardzo fajnie chodzi. Dobra, lecimy dalej. Motyw amerykański, ja to tak nazywam, na czym polega? Polega na tym, że występuje, jak sama nazwa mówi, na początku sesji amerykańskiej, tak? Czyli godzina 15:30, przypominamy sobie, otwierają się Stany. Ten motyw można spotkać maksymalnie tak do 17, ja może aż tak późno to nie, ale do 16:30 spokojnie takie układy biorę. No, pierwsze godziny sesji amerykańskiej, jak sama nazwa mówi, są najważniejsze. No i teraz jak to wygląda, moi drodzy, w praktyce. Euro-dolar, interwał H1, pozycja była brana tutaj na samym szczycie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że łapie szczyt. Jednak tutaj nie miało to nic wspólnego z jakimś tam łapaniem szczytu czy intuicyjnym zagraniem, absolutnie nie. Tu więcej, powiem więcej, że tutaj była niesamowicie duża precyzja, i dostałem bardzo jasną informację, że jest taka zapora, wiecie, podaż tam będzie leżała, że jest jakaś ściana, rynek raczej się przez tą ścianę nie przebije, mimo żeby chciał, pierwsze odreagowanie ma być. Ja właśnie na to grałem. Jak sądzicie, pod co tutaj było zagranie? Zobaczcie też na godzinę, to jest właśnie początek sesji amerykańskiej. Uwielbiam takie zagrania, czyli rynek przez całą Europę, bo może tego jeszcze nie dopowiedziałem, na czym polega w ogóle motyw amerykański. Przez całą Europę się gdzieś tam pniemy do góry, obojętnie jaki kierunek. Nie ma znaczenia, czy rośniemy, tak jak tutaj, czy spadamy. To jest mało ważne. Najczęściej występuje właśnie na parach z dolarem amerykańskim. No jak sama nazwa mówi, skoro amerykański, no to raczej nie będę go szukał na jenie, tak? Czy na eurojenie, czy na funcie do jena.
Raczej na eurodolarze, na funcie czy na dolarze do jena niekiedy, tak? Ale generalnie dolar musi być. A okej. Co takiego było tutaj istotnego? Dominik pisze 161 i 161. No aż tak dobrze, Dominiku, to nie było chyba. Chociaż musiałbym to pomierzyć, tę drugą. Mierzyłem tę największą. Za chwilkę do tego przejdziemy. Pisze, gdzie był inside bar? Tak, był inside bar, ale to inside bar to jako taki dodatek, jakby go nie było. Józek też nic by się nie stało, ja i tak pozycję bym miał. 1,20, psychologiczny poziom. Bardzo fajnie, że to widzicie. Oczywiście, że tak, z tyłu głowy miałem ten poziom, że nie będzie taki łatwy do tego, żeby go od razu wybić górą. Spoko, to też jako dodatek, nie? Tutaj piszecie spadające gwiazdy, no jako dodatek, słuchajcie, formacja świecowa jako dodatek, nie? A mała podpowiedź. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację, tak, czy na eurodolarze, czy na czymkolwiek, nie? Raczej sprawdzajcie na wyższych interwałach, bo po prostu ten kontekst musi być większy, no wyższy, czyli powiedzmy M30H1. Mam tutaj zaznaczone dwie takie czerwone strzałki. Dajcie w ogóle znać, czy je widzicie. One są też może tak na pierwszy rzut oka niewidoczne i ktoś mógłby powiedzieć, że w ogóle układ jest jakiś tam lipny, słaby, ale ja za chwilkę wam udowodnię, że wcale lipny ani słaby on nie jest, tak? Bo no, to, co się stało, zaraz zobaczycie. Widać. Dobra. Dlaczego je pomierzyłem? Chciałbym to usłyszeć od was. Dlaczego ja pomierzyłem, dlaczego ja to zaznaczyłem dwoma czerwonymi strzałkami? Akurat w ten sposób. To są strzałki, jak widzicie, spadkowe, z tym wektorem w dół, nie? Z kierunkiem południowym. Co ja chciałem zaznaczyć? Jaką ja chciałem wam dać podpowiedź? Dlaczego te strzałki są takie w tym miejscu, a nie w innym? Co zaznaczyłem? Szybkość korekt, piszecie. Korekty zaznaczyłem. Tak. Jeżeli bym miał zaznaczyć impulsy, a powiedzmy, że to zaznaczę na żółto, to impuls jest to. Impuls jest to. Impuls jest to. Tutaj byłaby korekta, przerwanie zaznaczę. Tu mamy impuls, tu mamy korektę, tu mamy impuls, tak? Czyli zaznaczyłem korekty. Dwie największe, bardzo ważne, to co Cezary napisałeś, największe. Tak jest, największe, czyli nie żadne jakieś tam malutkie, tylko dwie największe korekty. To jest akurat bardzo ważne. Dobra, co dalej? Co dalej? Którą mam pomierzyć? Pierwszą, drugą czy obie? Jak sądzicie? No bo jeżeli mam dwa odcinki, dwie korekty, no to teraz muszę podjąć decyzję, tak? Czy pomierzyć jedną, czy drugą, czy obie, czy w ogóle żadnej nie mierzyć, nie? No do czegoś w ogóle wykorzystam tę wiedzę, tak? Na podstawie korekt. Do czego? Obie. No oczywiście, że tak. Nie zastanawiajcie się, jeżeli, bo to też często takie pytania gdzieś tam na fejsie czy na FX pakiecie widzę, że Łukasz, jaką falę pomierzyć, jaki odcinek. Nie zastanawiajcie się nad tym, mierzycie każdy. Każdy. Ja często nawet na live tradingu w piątki opowiadam, że mierzę każdy ruch. Jeżeli zobaczycie, jak my tradujemy, ostatnio bardzo fajnie nam te live'y wychodzą. W piątek był poprzedni piątek plus 4% konta, bardzo ładnie DAX zdał zarobić, zapłacił. Wcześniej, jak był hedging z Wasco, też 700 euro na plusie, także całkiem przyjemne. Przyjemnie się już zaczyna robić. Gdzieś tam dopracowaliśmy swój styl do live'u, ale to odnośnie live tradingu to za chwilkę. Zwróćcie uwagę. Co robimy? No swoją drogą tutaj pięknie w ogóle zadziałał 161,8, nie? Tutaj w tym miejscu. Niestety tego nie brałem, ale nie widziałem tego na live, na żywo. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, po prostu mi przeszedł sygnał. Czasem się zdarza. Czy to mierzenie w kontekście tego zagrania tutaj, czy ja je wykorzystam? Jak sądzicie? Tak lub nie? To pierwsze mierzenie czerwone. To pierwsze mierzenie czerwone, czy ja wykorzystam do tego zagrania? Tak lub nie? No słuchajcie, proste pytanie, nie ma się nad czym zastanawiać. No nie. No nie, no jak mogę wykorzystać to pierwsze, jeżeli 161,8 jest tutaj, czyli zobaczcie, tutaj mam ten sufit, tak? A ja nie zagrywam tego shorta tutaj, tylko ja go zagrywam tutaj. Czy pierwsze mierzenie ma się jakoś do tego, co ja rozgrywam? Nie. Nie. Czy drugie mierzenie, zobaczcie, slajd następny. Czy drugie mierzenie tej największej korekty, tej korekty będzie ważne? No macie odpowiedź, więc nie musicie pisać. Wiadomo, że będzie ważne.
bo ja pod to zagrywałem, tak? Zwracam uwagę na precyzję wejścia w pozycję. Zwróćcie uwagę, rynek atakuje 161,8. To są moje ulubione zagrania. Ja nawet ostatnio pokazywałem, pamiętam, na Australijczyku chyba. Tylko, że wtedy łapaliśmy dołek, teraz łapiemy szczyt, tak? Ale zobaczcie, jakby kontekst zagrania jest bardzo, bardzo podobny. Jest no, niesamowicie precyzyjny, bardzo duża skuteczność. I co jest jeszcze o wiele takim mocnym argumentem, dlaczego te zagrania są takie mocne, nie tylko dla day traderów, bo to absolutnie nie tylko skalperzy wykorzystują, ale ci średnioterminowcy, swing traderzy również. Jeżeli, tutaj mówię wprost, jeżeli jesteście w stanie wyłapać taki ruch, wytrzymać go, może nie wyłapać, wytrzymać, to 161,8 jak i 127,2 no, powinny być takim obowiązkowym narzędziem czy mierzeniem w waszym warsztacie. Bo do tego służą głównie mierzenia zewnętrzne. I tutaj to trzeba jasno powiedzieć, że mierzenia zewnętrzne bardzo często odwracają trend, odwracają ruch, powodują korektę wyższego rzędu, powodują mocny impet, nie? No i tutaj 161,8, no macie odpowiedź, co się stało? Ano wczoraj rynek wybił na eurodolarze nowe dołki. Od jakiego mierzenia? No nie było tutaj przypadku. Nie było tutaj przypadku, zresztą ja na to zagrywałem. Fakt, może trochę wkurzające jest to, że ja wziąłem z tego taki ruch, nie, by się wydawało, no po czasie to się tak wydaje, fajnie się mówi, nie, a rynek zjechał 5 razy tyle, czy nawet 10 razy tyle, niekiedy tak się zdarza. No wiecie, ja się akurat z tego wyleczyłem, nie, bo jestem na plusie, no fajnie się mówi po czasie, nie, można było trzymać, to byś zarobił 10 razy więcej, no ale to wiecie, tak po czasie to jest każdy mądry, nie. Czy brałem pod uwagę 127,2? Nie, nie. No, jakbym był przy wykresie, przy rynku, znaczy ja byłem tego chyba w innych pozycjach, że akurat tego nie monitorowałem. Powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie pamiętam, bo tych pozycji ostatnio dużo było. Nie brałem pod uwagę 127, 161. Wiecie, jest też prosta zasada. Jeżeli jeden poziom jest wybijany, 127,2, tak jak tutaj, rynek kieruje się na poziom następny. To jest akurat taka zasada, której ja bardzo, bardzo ufam, bo ona bardzo dobrze działa. Także ja na podstawie tego też mam zbudowany między innymi taki motyw do wejścia, nie? Czyli jeden poziom pęka, wiem, gdzie będzie poziom następny, wiem, gdzie będzie poziom, który będę atakował. No i tutaj atak był na 161,8. Według jakich kryteriów ustawiłem TP? Bardzo, bardzo bezpiecznie. Tutaj dniówkę ustawiłem. Zauważ, że to było zagranie, przypominam, ja mam taką dniówkę dla mnie, taki fajny ruch w ciągu dnia, to jest 25-30 pipsów i często jest tak, że ja ustawiam na sztywno taki take profit. Jak sobie obliczycie, to zobaczcie, 990, a wyjście było 58-60, no było około 30 pipsów zarobku na sztywno. Czy czekam do zamknięcia świecy z tym poziomem? Marcinie, właśnie to jest taki typ zagrania, które ja jestem w stanie wziąć agresywnie. Czyli nie czekam na potwierdzenia, nie czekam na formację. Niekiedy czekam, ale nie ma reguły, tak? Niekiedy biorę to agresywnie. Czyli widzę, że sam moment ataku jest, rynek, ja to tak mówię, wgniata ten poziom, nie? Czy w dołku, bo na dołkach to lepiej widać, czy na szczycie i jest 161,8, jest blokada od góry, ma być odbicie. Także nawet ciasny stop loss tutaj, wiecie, powinien wystarczyć. Czy motyw amerykański raczej nie ma ITS-u? Raczej nie ma. Raczej nie ma, jest to też dosyć duża dynamika. Wchodzą Stany i odwracają kierunek, odwracają tendencje. Raczej się, wiecie, nie pierniczą z tym, tak, że będą odwracać na 2-3 razy. Nie. Ameryka akurat ma takie poczucie, podejście, zresztą słusznie, są najwięksi, mają dużo kasy, duże banki inwestycyjne, duży kaliber, jakby za nimi stoi duży kapitał, więc są w stanie taki ruch wykonać. No nie oszukujmy się. Rasa dobrze, Krzysztof napisał, tak, czyli przy 127,2 też bym szukał zagrania, tak, tak. Nawet jeżeli bym wyleciał z tego, Marcinie, na stracie, to by się nic nie działo, bo stop loss byłby, zobacz, minimalny, to oczywiście szukałbym zagrania kolejnego na 161,8. Dokładnie tak. Co oznacza ciasny stop? Ja jak pyta ciasny stop, to jest ten stop, który widzicie tutaj, zobaczcie, ja go zaznaczam, to jest ta mała czerwona strzałeczka, tutaj jest strzałeczka, nie strzałeczka, tylko kreseczka, ja to zieloną strzałką zaznaczyłem, kilka pipsów, dokładnie, 5-10, tak jak tutaj Krzysiek piszesz, 5-10, oczywiście, nie ma potrzeby. Ja stopa, że nie pamiętam, kiedy dałem stopa więcej jak 20 pipsów, naprawdę, 12 pipsów, ok, 10, 12, spoko, dam, ale 20... Nie, o, cover z FXP, tak myślałem, gdzieś mi tam mignąłeś. Bardzo fajnie, że duża ekipa z FXP to tutaj z nami jest, bo po nikach właśnie was kojarzę, fajnie.
Dobra, to co? Słuchajcie, przechodzimy dalej. Możemy lecieć. Kolejny przykład. Czy jakieś pytania jeszcze macie do tego? Ten motyw amerykański, może jeszcze taki mały, krótki komentarz. Czy on występuje rzadko, czy często? Wiecie, też nie chcę tak mówić, bo to jest akurat moje subiektywne podejście, bo ja częściej rozgrywam Europę, może dlatego, że w godzinach dopołudniowych, porannych bardziej się skupiam na tradingu. Po południu już może nie, no bo w ciągu dnia zawsze coś tam jest, gdzieś tam piszę na bloga, czy wrzucam analizy, ale tak, no nie mówię, że nie działa. Oczywiście, że działa Ameryka, tak, ten motyw amerykański jest bardzo fajny, ale ja częściej bardziej lubię, chyba więcej jakby rynek mi może potwierdza, czy daje szansę na ten motyw poranny, nie? Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie, wiecie, moje zdanie. Dobra, rozbudowany wariant korekty pędzącej. Tutaj też pojawiła się informacja na FX pakiecie, tak zresztą wyglądają nasze dyskusje. W ogóle możecie mi napisać na czacie, czy jesteście na fxpakiet.pl. To jest nasz portal społecznościowy, taki Facebook dla traderów, dla inwestorów. My tam codziennie każdą sesję monitorujemy, komentujemy. Osoby, które nie są lub są początkujące, zapraszam. To jest oczywiście otwarty serwis. Dużo fajnych traderów tam macie. Są jakościowe wpisy, zero hejtu, nie ma żadnego chamstwa i tak dalej. Ja akurat nie akceptuję takich rzeczy, więc dosyć mocno to monitoruję od strony merytorycznej. Dużo moich znajomych, dużo ludzi, którzy byli tutaj u mnie na live tradingu, także po prostu wiem, że warto tak porozmawiać, nie? I zawsze jakąś wartość tam wyniesiemy, nie? Czytacie uważnie, jesteście. Tomi jest z nami, o, dużo z nami. Jest fajnie, fajnie, naprawdę, ale albo obserwujcie, albo sobie, albo udzielajcie się. Ja bym chciał, żebyście się udzielali, chociaż ostatnio powiem wam, że pobiliśmy rekord. Ponad 1000 komentarzy w poprzednim tygodniu. 1000, a jak zaczynaliśmy, to było 100 na miesiąc. Naprawdę było bardzo, bardzo malutko, a teraz to mamy ponad 100 dziennie, nie? Także postęp jest niesamowity. Ja się bardzo cieszę, że już taką dużą społeczność mamy. No okej, nawiązując do tutaj mojej wypowiedzi, że grałem tego shorta na eurodolarze. Zresztą ja tutaj bardzo często i otwarcie piszę, jakie pozycje mam, jakie rozgrywam i na co. I tutaj akurat rozgrywałem tego shorta na Edku jako rozbudowany scenariusz korekty pędzącej. De facto to było tak jakby, to była kontynuacja tego ruchu. Zobaczcie, to było rozgrywane 14 maja. Ja widziałem, co się dzieje i 15 maja postanowiłem jakby dołożyć do pieca. Oczywiście tych pozycji już nie miałem, bo one były zamknięte na plusie, ale postanowiłem jeszcze rozegrać na motywie, jakby zgodnie z trendem, tak, na tym motywie porannym. Bo tak jak mówię, na motywach porannych ja się głównie skupiam. Do godziny 11 to akurat bardzo mocno na rynku traduję, tak, pilnuję. I taki motyw rozgrywałem na Edku, również niski interwał, M5, M15. I teraz pytanie, czy tę korektę tutaj widzicie? Zwróćcie uwagę, to jest ten moment wejścia w pozycję, tutaj wejście. Za chwilkę porozmawiamy sobie o wyjściu, ale o tym za momencik. Sam motyw wejścia. Widzicie to, czy nie? Może muszę to chyba narysować najpierw, co? Żebyście dobrze skojarzyli, o co chodzi. Dobra, tutaj na schemacie. Na czym to polega? Wejście, niestety, nie ma żadnej geometrii. Może zacznę od tego, jakie ma minusy. AB nie równa się CD. AB nie równa się CD, to podkreślam. Tutaj nie znajdziecie żadnej geometrii. Znajdziecie rozbudowany wariant korekty pędzącej. Wygląda on w ten sposób, tak? Mamy trend spadkowy, czyli zaznaczamy kolorem czerwonym. No, ewidentnie na eurodolarze leciało w dół, więc ten trend spadkowy był. A co ja zrobiłem? No, niepotrzebnie, nie to zaznaczyłem, to trzeba. Ruch spadkowy, dobra, tutaj wyróżnienie, ok. Pojawia się AB. Pojawia się BC, wykresu nie widać, bo szkicuję. Na razie muszę naszkicować sam schemat. Potem to naszkicuję na wykresie, ok? Żeby, wiecie, żeby wam pokazać sam moment wejścia. Widzicie w ogóle slajd? Widzicie to, co ja pokazuję teraz na żółto?
Okej, tutaj widzę, heheszki są, no tak. Nie, wiecie, ja wolę zawsze się upewnić, bo kiedyś miałem taką sytuację, że nie było widać w ogóle żadnego mojego pulpitu, nie? Nic, a ja sobie coś tam omawiałem, rysowałem, a nikt nie wiedział, o co chodzi. Myślałem, że teoretyzuję na jakimś białym, wiecie, tle, nie? Nie. Najpierw schemat. Rozbudowany scenariusz. Ta korekta pędząca zaznaczona kolorem żółtym. Tak jak mówię, no widać nawet na oko, że równości nie ma, czyli ta fala ostatnia jest większa. I w tym układzie często, jeżeli lubicie takie matematyczne zależności, to ta fala CD będzie większa w tym układzie zazwyczaj, żeby nie powiedzieć zawsze, od fali AB. Tak. Krzysztof napisał, artystą nie będę. No, uważam się po części artystą od wykresów. Może to jest akurat inny rodzaj sztuki, ale dobrze płatne, nie wystarczy. Fala CD jest większa od fali AB. Problem i tańca, napisał Robert. No, taniec akurat bardzo hobbystyczny. Tutaj żadne konkursy mi nie w głowie, bo nawet ktoś kiedyś pytał, czy startuję w jakichś konkursach. Absolutnie nie. A tutaj mamy szczyt, nie? Tutaj mamy, możemy pomocniczo sobie zaznaczyć, nie? A, B, C i D, tak jak mówię, równości nie ma. Wejście w pozycję jest jak najbliżej punktu B. Jak najbliżej punktu B, ze stopem powyżej, i sama fala CD ma być zrobiona na początku sesji europejskiej. I to jest właśnie ten jakby taki warunek konieczny, że wiecie, ta fala CD, ona musi być na początku Europy, to musi być dynamiczne podbicie, to ma być tak zwana podbitka na początku Europy, nie? Ten motyw londyński, europejski. Często to potem rozgrywam do ORGR-a, bo tak naprawdę ten motyw ma dwa tutaj takie dosyć precyzyjne warianty. I moment wejścia ze stopem powyżej punktu B i moment wyjścia. Moment wyjścia na ORGR-ze. Ja ten układ akurat bardzo lubię z symetrią ramion. Mamy lewe ramię, mamy głowę i mamy prawe ramię, nie? Jeżeli ja tutaj rozgrywam tego shorta, to bardzo często będę targetował na wysokości ramienia prawego. Rzadko kiedy będę grał do głowy. Dlaczego? Dlatego, że mam duży respekt do ORGR-a, bo tak się nazywa ta formacja, czyli odwrócona formacja głowy z ramionami, i to prawe ramię jest tutaj tak i tak łapane, nie? Więc ja biorę tutaj z tego motywu bardzo często taki malutki ruch. Zresztą zobaczcie, co ja tutaj takiego wyjąłem na tym eurodolarze. To był bardzo mały ruch. Zobaczcie, nawet stosunek zysku do ryzyka nie został zachowany 2 do 1, bo ja wychodziłem z ręki. Bardzo symboliczny zysk, tak? Ale jakby cały motyw zadziałał. Proszę zobaczyć. AB, BC i CD ze stopem. Zwróćcie uwagę, tutaj jest punkt B. Zawsze ma być wyraźnie powyżej punktu B. Na FX pisałem, wychodzę, że bo nie widzę dynamiki. Tak. I chyba Tomku pisałem, a jak nie, to po prostu w głowie pomyślałem sobie, że boję się o ORGR-a, bo zwróć uwagę, że on tutaj jest. On tutaj jest. To jest ten motyw. Wydaje mi się, że pisałem, ale możliwe, może wiecie, na FXP niekiedy nie mam czasu jakoś bardzo mocno tego dokładnie opisywać, tylko szybki komentarz, tak, i działanie na rynku, nie? A potem sobie tutaj w środę to wszystko omawiamy. Lewe ramię, głowa i prawe ramię. Tak, dynamiki nie widziałem i bałem się ORGR-a, dokładnie. Tomek miał pisać, trzymaj. To następnym razem, Tomku, trzymaj, napisz. Napisz, bo ja tam komentuję i bacznie obserwuję to, co piszecie. To, że niekiedy tam się nie odzywam, nie znaczy, że nie jestem z wami, tak? Nawet kilka razy skorzystałem i to takie fajne trady mi weszły, a muszę przyznać, sam z siebie tego nie widziałem. Także FX Pakiet, nawet dla osób początkujących, czy tam średnio zaawansowanych, gdzieś chcecie się podszkolić lub szukacie jakiejś inspiracji do wejścia, no to naprawdę jest przydatny. Czy patrzę na FIBO w tym motywie? Nie, nie patrzę. Nie patrzę. To jest taki motyw, bym powiedział, intuicyjny na zagranie, bez, tak jak mówiłem, jakichś geometrycznych zależności. Niestety nie znajdziecie tam. No, także to jest taki bardziej, bym powiedział, na intuicję. Może nie jest jakiś mocny, nieczęsto się pojawia, ale jest, nie? I na początku sesji europejskiej często ta podbitka, właśnie którą widzicie, tutaj nawet górne cienie są widoczne, ona następuje, nie? To jest taki motyw pejzaż szynowy, tak jak tutaj GP piszesz, trochę tak, oczywiście.
Dobra, słuchajcie. No i na zakończenie setup, który pięknie wyglądał, na złocie nie zadziałał. Ja tutaj poniosłem stratę, bo stopa miałem nawet na wysokości gdzieś tam 7,86. Dosyć głęboki, 4 chyba dolary, czy 3 z hakiem. Liczyłem na mocne odbicie, zresztą widząc, co tutaj się dzieje na 61,8. No, dla tych, co nie wiedzą, rynek wybił mocno nowe dołki, wybił minima, 100% pękło dołem. Gdzieś tam jesteśmy niżej, także bardzo taki, może nie to, że bardzo nieudany układ, ale strata. Na tym układzie strata, mierzenie było z wysokiego interwału H4, liczyłem na to, że jednak 61,8 na złocie zrobi nam robotę, no tutaj nie stało się tak po mojemu, aczkolwiek zobaczcie, że skalpy, jakby ktoś skalpował na 61,8, to pierwsze dwa testy byłby zarobione. Pierwsze dwa testy, zobaczcie, z jak dużą precyzją rynek doszedł, odbił, nie? Dwa czy nawet trzy razy było. Ja akurat tutaj miałem zagranie na wyższy interwał, na wyższy zasięg, no cóż, jest akurat na złocie minus. No to się nic nie dzieje, to jest tam pojedyncza transakcja, także o której już w sumie zapomniałem, nie? Ważne, że miałem stopa, no miałem stopa, no wiadomo, przecież nie będę miał pozycji, gdzie by mi wybiło nowy dołek, tak, poszło, nie wiem, 30 dolarów niżej, ja bym dalej wisiał na haku, nie, jak to mówi mój znajomy. Nie, nie, takie rzeczy to ja do czegoś takiego nie zachęcam, ani nie stosuję takich niebezpiecznych, że tak powiem, rozwiązań, nie, bo to już się wiąże tam pewnie z zabezpieczaniem pozycji, z odwracaniem, z hedżowaniem, może jak nie na tym samym rachunku, to na innym, no jakieś tam kombinacje generalnie są raczej wymagane, nie wtedy. Czy nie próbowałem hedżować? Nie, Krzysztofie, nie próbowałem. Z hedgingu, tak jak kiedyś sobie pisaliśmy, ja zrobię spotkanie, taki hedging po mojemu, tak? To nie jest może idealny czy identyczny styl jak ma Wasko, czyli trader, z którym prowadziłem tutaj nie ten, tylko przedostatni live trading. On to robi na jednym rachunku, ja to robiłem, jeżeli to robiłem, a niekiedy to robię, rzadko, ale to robię, na dwóch rachunkach, tak żeby mi się to nie pomieszało. Na jednym też się da, tak, ale na dwóch powiedzmy jest bezpieczniej, z mojego punktu widzenia, ale to akurat nie na tym spotkaniu, bo to jest troszkę bardziej zaawansowany temat, także trzeba to zrobić porządnie. Okej, dobrze, słuchajcie, czy macie jakieś pytania? Jeżeli macie, widzę, są pytania odnośnie platformy, tak, Tickmill, bardzo fajnie mi się ja go cały czas gdzieś tam badam, z Tickmillem mam nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana, no a między innymi te spotkania są partnerem tych spotkań środowych, jest Tickmill, tak, przypominam, mają licencję mają FCA, Wielka Brytania, tutaj widzę, że są nawet Seszele. No, okej. Okay. Jeżeli miałbym wybierać, no to oczywiście brytyjski FCA. Pytanie, czy mają jakiś pomysł na lewar, na dźwignię, to muszę chłopaków tam dopytać, co się stanie w momencie, jak ESMA wejdzie w życie, lipiec, sierpień. Może są jakieś rozwiązania, nie wiem, z ciekawości nawet zapytam. Jeżeli chodzi o warunki tego brokera, to zobaczcie, oni są tani i szybcy. Co mi pasuje, co mnie pasuje, to to, że bardzo, bardzo jakby czas, egzekucja pozycji jest bardzo szybka, błyskawiczna, nie? Ja mówię o rynku realnym, nie? Na realu. Także możecie sobie zobaczyć. Dajcie znać w ogóle, czy wysłałem, bo tu część was pisała, żeby wysłać na miarę na Tickmilla. To wam podesłałem na czacie. Doszło? Doszedł link? Jest, tak? Zobaczcie sobie. Wrzućcie sobie demo, zobaczcie, jakie mają warunki, ile mają instrumentów. Jako broker są w miarę duzi, bo też przejęli takiego brokera w zeszłym roku, Wipro Markets, z tego co pamiętam. Także tworzą całkiem niezłą grupę już taką kapitałową, brokerską. Warunki zawsze mieli dobre, z tego co pamiętam. Są szybcy, tak jak mówię, są tani, więc kwestia teraz, czy mają jakiś pomysł na ESME, czy nie. Ale to tak jak mówię, to jeszcze dopytamy. Czy wczorajszy webinar jest gdzieś dostępny? Jest, Krzysztofie. A na naszym kanale, jak sobie wejdziesz na Fibonacci Team na YouTube, w wideo albo w najnowszych będziesz miał już to nagranie, bo to Michał wrzucił dzisiaj po południu, także ono już jest dostępne. Czy nagranie będą na Fibonacci Team? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, gdzie są nagrania na Fibonacci Team na YouTubie. Tutaj macie nasz kanał. A playlisty. Tutaj jest mój trading w praktyce, o, na samej górze.
Mamy cztery układy, właśnie piąte muszę dodać. Dzisiaj mamy szóste spotkanie, także tutaj możecie sobie zobaczyć te wszystkie nasze nagrania i cały projekt, który robimy właśnie wspólnie z Stickmillem. Gdzie są live tradingi? Również są oczywiście na naszym kanale na YouTubie. Już wam mówię, ten projekt z kolei nazywa się Trader na dywaniku. I tutaj macie tych live'ów dosyć dużo, tak? Ostatni był 11, w poprzedni piątek, czyli to był 11. Tak, to był 11, dokładnie. Możecie sobie zobaczyć, co takiego się działo. Tak, 11 to był? Nie, przepraszam. Nie, dobrze, 11, tak, 11 w piątek. Następny będzie nie w ten piątek, tylko w następny chyba czwartek. Jeszcze zobaczymy, ale możliwe, że zrobimy nie 25, tylko 24 maja kolejny live. Zobaczymy jeszcze. Okej, okay, dobra, słuchajcie, są jeszcze jakieś pytania? Chcecie o coś zapytać, chcecie pogadać? Bo jeżeli nie, no to ja was też nie będę dłużej trzymał. Fajnie, że przyszliście, widzę 150 osób było, także trzymamy poziom, trzymamy frekwencję. Projekt rozumiem, że chcecie, żebym kontynuował, tak? W czerwcu i w wakacje, czyli te środowe spotkania z omawianiem transakcji, z omawianiem trade'ów, z dokładną prezentacją narzędzi, pod co zagrywałem i tak dalej. Chcecie, tak? Żeby ten projekt był kontynuowany? Okej, widzę, że same pozytywne komentarze, odpowiedzi jasne. Dobra, no to już mamy odpowiedź. Także koniecznie tutaj nawet piszecie, żeby kontynuować. Jasne, jasne. Ja te spotkania akurat bardzo lubię, bo też robię sobie takie podsumowanie tego. Zawsze staram się jakiś motyw taki przewodni, bardzo praktyczny wam pokazać, co tam na rynku działało i co udało się wykorzystać. Czy samochodem w piątek? Tak, Krzysiu, samochodem. Samochodem w piątek w Warszawie się widzimy. Jest duża konferencja, także serdecznie was zapraszam. Ja będę cały dzień, także będzie dużo znajomych z FX Parkietu, bo już dużo osób się zapowiedziało. Fajnie, miło będzie się zobaczyć. Chyba taka jedyna konferencja przed wakacjami. Jedyna, ale duża w miarę. Także fajnie, ja się bardzo cieszę. Cieszę, że jadę. Coś innego, nie? Bo ileż można przed tym komputerem siedzieć, nie? Także do zobaczenia na miejscu. Rafał pisze, że fajnie się pana słucha i gratuluję wiedzy i doświadczenia. Dzięki za miłe słowa, to zawsze gdzieś tam motywuje. Okej, okay, dobra, słuchajcie, więcej pytań nie widzę. Dziękuję za to, że przyszliście. Dzięki za fajne pytanie, za miłe słowa, to zawsze gdzieś tam motywuje do dalszej pracy. I do zobaczenia w Warszawie, do usłyszenia na następnym live'ie, następny live 24. A my się spotykamy oczywiście w środę 23, czyli za tydzień, na kolejnym, siódmym już spotkaniu. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego wieczoru wam życzę. Trzymajcie się. Hejka, cześć.